Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kibicom PGS Grybołchatów za te 17 sezonów, które niewątpliwie były owocne w różnego rodzaju emocje. Emocje szczęśliwe, pozytywne po wielu zwycięstwach, jak i również czasami były te negatywne. Ale wsparcie kibiców klubu z Bełchatowa na pewno zapamiętam na całe życie. Dzięki. Tak to w życiu jest, że życie nie lubi próżni. Na pewno po 17 latach gry można dzisiaj powiedzieć, z odejściem Mariusza Wlazłego kończy się jakaś era. To wspaniały okres w historii naszego klubu, okres, w którym wspólnie cieszyliśmy się z wielu sukcesów i sezonów bogatych w Mistrzostwa Polski, jak i sukcesów na arenie międzynarodowej. Ogromna i wielka zasługa w tym również przez te wszystkie lata była Mariusza Wlazłego, któremu w tym miejscu jeszcze raz w imieniu całego klubu, całej naszej społeczności bardzo serdecznie dziękuję za wspaniałe lata gry w naszym klubie. Myślę, że pozostają nam tylko i wyłącznie same dobre wspomnienia i mostów za sobą nie palimy. Życzę mu zdrowia i spotkamy się po drugiej stronie siatki, co na pewno będzie ogromnym przeżyciem. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko dla samego Mariusza. W tym czasie myślę, że można to podsumować tak, że darzymy i darzyliśmy się ogromnym szacunkiem i tak samo bardzo jak Mariusz dużo zrobił dla nas, myślę, że w drugą stronę w wielu sytuacjach i przez te lata również PGS Kra Bełchatów dbała i wiele zrobiła też dla Mariusza Wlazłego. Coś się kończy, życie się toczy dalej. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w nadchodzącym sezonie staniemy po raz pierwszy po tylu latach po drugiej stronie siatki. Życzę Mariuszowi jak najlepiej i oczywiście wicemistrzostwa Polski z nowym klubem.